Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj pomówimy sobie o, myślę, bardzo ważnym temacie, czyli jak unikać chorób i przeziębień, trenując sporty walki. Lecimy, zapraszam. Nagrałem jakiś czas temu Q&A z odpowiedzią, można powiedzieć, troszkę na temat dzisiejszego odcinka, ponieważ jeden z widzów zadał mi takie pytanie, no ale dzisiaj, można powiedzieć, nagram ten odcinek w takiej formie rozszerzonej, no i zajmę się tylko, można powiedzieć, tylko tym tematem. Omówimy sobie suplementację, no i takie prewencyjne zachowania, które warto, żebyście sobie wdrożyli. No teraz, dlaczego ten temat będzie ważny? Ponieważ no, niestety żyjemy w takim, można powiedzieć, klimacie, że mamy tutaj no, zmienne pory roku, tak? Jak jeżeli byśmy żyli na Teneryfie, nie byłoby tego problemu, no to niestety mamy tak, że mamy okres jesienno-zimowy, no i wtedy mamy bardzo dużych patogenów w powietrzu i tak dalej, no i po prostu chorujemy. No ile można powiedzieć, nie jesteście sportowcami, no to po prostu bierzecie w robocie, można powiedzieć, L4, no i idziecie sobie na wolne. Jeżeli znowu jesteście zawodnikami sportu walki, no to teraz na pewno każdy z Was miał taką sytuację, że nie wiem, szykowaliście się do jakiejś walki, ważnej walki czy też turnieju, był to powiedzmy, nie wiem, listopad, grudzień, no i zbliżają się te przygotowania już, można powiedzieć, do końca. Wy jesteście, można powiedzieć, tak w pełnym gazie, zaczynacie jakieś sparingi wykonywać i tak dalej, czyli zaczynacie jakby pikować tą formę do tej walki. No i trach, niestety zdarza się tak, że łapie Was jakieś przeziębienie albo nie daj Boże choroba, no i wtedy jesteście przez tydzień albo nie daj Boże dwa wyjęci z treningów. Jest to bardzo frustrujące dla zawodników, ponieważ oni zamiast jakby dociskać, można powiedzieć, ten pedał przyspieszenia, no i jakby pikować tą formę do tych zawodów, no to niestety muszą położyć się na przykład do łóżka lub też po prostu zrezygnować z jakichś tam sparingów ciężkich czy ciężkich treningów, no i po prostu mają takie poczucie, że wyjdą do walki nieprzygotowani tak, jakby mogli. No i teraz powiemy sobie o suplementacji i o takich, można powiedzieć, tipach ode mnie dla Was, takich, można powiedzieć, praktycznych, jak unikać tych przeziębień. Jak widzicie, jakby no, sponsorem też odcinka dzisiaj jest firma Alines i sklep Next Level. Jeżeli będziecie zainteresowani takimi suplementami, warto, żebyście weszli sobie tam gdzieś w opis, czy też komentarz na dole. Tam macie kody rabatowe, no, kupując te suplementy tych sklepów, wspieracie również moją działalność na kanale. Ale dobrze, nie przedłużamy, lecimy z tematem, omawiamy pierwsze suplementy. Dobrze, a więc tak, pierwszym suplementem, o którym sobie mówimy, jest glutamina. Glutamina, można powiedzieć, ma dość taki kiepski PR, jeżeli chodzi o jako taki suplement, ponieważ no, kiedyś był to taki suplement, można powiedzieć, który miał być takim, może być, game changerem dla kulturystów. Miał on tam powodować duży wzrost masy mięśniowej. Później trochę badania zaczęły go negować, że on faktycznie jakoś tam nie za dobrze działa. Jest to aminokwas. No i faktycznie, jeżeli chodzi może o wzrost masy mięśniowej, no to nie będzie to jakiś tam zbyt dobry suplement. Ale jeżeli chodzi o wzmacnianie odporności, uważam, że jest to bardzo fajny suplement, który warto sobie wdrożyć. W momencie, gdy wy trenujecie, tak, i zakwaszacie bardzo mocno swoje mięśnie treningami beztlenowymi, czy też tlenowymi, tak, no, sporty walki są, można powiedzieć, mieszaną aktywnością, jeżeli chodzi o energetykę, no to wtedy wasze ciało zużywa bardzo dużo glutaminy do odkwaszania waszych mięśni. A niestety glutamina jest również bardzo potrzebna do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i do wspierania dobrej pracy jelit. O jelitach sobie za chwilkę jeszcze powiemy, gdyby mówił o probiotyki, no ale uważam, że będzie to bardzo fajny suplement, który można powiedzieć wrzucony w taką stałą suplementację, czyli mniej więcej gdzieś tak 1000-2000 mg dziennie będzie fajnie wspomagał waszą odporność. Ja często robię tak, że biorę sobie powiedzmy 1000 mg rano i 1000 mg wieczorem. I to jest taki, uważam, fajny sposób na odporność. Jeżeli przygotowujecie się do walki, no i chcecie być na pewno pewni, że ta choroba się nie przepałęta, no to możecie nawet sobie wrzucić jeszcze dodatkową porcję, powiedzmy gdzieś tam w południe, kolejne 1000 mg. Lecimy dalej. Dobrze, kolejnym suplementem będą to probiotyki. Od jakiegoś czasu jest taki wykwit, można powiedzieć, takich badań na to, że jelita są bardzo ważną częścią naszego układu odpornościowego. Jak widzicie, ja tutaj mam takie probiotyki nawet specjalnie dedykowane dla sportowców z firmy Alines, które mają takie specjalne szczepy bakterii, które odpowiadają za to, że wspomagają nas w aktywności fizycznej. Ogólnie staracie się szukać dobrej jakości probiotyków,
ponieważ no, probiotyki, właśnie tak jak widzicie, muszą być w szklanej butelce, ponieważ one są dość, można powiedzieć, alergiczne na światło, muszą mieć podany konkretny szczep. No, warto zainwestować w dobre probiotyki, żebyście po prostu nie wydali waszych pieniędzy na suplement, który, można powiedzieć, nie działa. Jedna taka kapsułka, myślę, będzie w zupełności wystarczająca. I teraz, dlaczego probiotyki będą tak ważne? Ponieważ wszystko to, co, można powiedzieć, my wkładamy do ust, o czym też za chwilkę będzie, no, może powiedzieć, niesie na sobie jakieś tam jakieś bakterie, jakieś tam patogeny. No i teraz taką, można powiedzieć, pierwszą jakby obroną jest nasz żołądek, w którym jest bardzo kwaśno, no i tam, można powiedzieć, te wszystkie patogeny stara się nasz organizm zniszczyć. No ale później, jak można powiedzieć, kolejną drogą są właśnie nasze jelita. No i tam, jeżeli mamy zasiedlone te jelita bardzo dobrymi, można powiedzieć, szczepami bakterii, tych probiotycznych, no to wtedy, można powiedzieć, one konkurują z tymi złymi patogenami, no i jakby walczą z nimi. Są takie gdzieś tam przesłanki, badania, że właśnie ta zdrowa flora jelitowa pomaga nam jakby w modulacji tego układu odpornościowego, żeby on był skuteczniejszy w walce z tymi patogenami. Więc warto się zainteresować. Jeżeli nie chcecie inwestować w suplement, możecie spróbować sobie jakieś kiszonki. Aczkolwiek no, tam kiszonki, no to jakby no, nigdy nie wiecie, ile tam jest faktycznie tych szczepów bakterii. Tych bakterii no, też musicie zobaczyć, że nie wiem, jeżeli kupicie sobie kapustę kwaszoną, a nie, to jest to złe, tak? Bo kapusta musi być kiszona, a kwaszona to jest jakby co innego. Więc no, możecie próbować to z żywności, ciągnąć sobie to, ale będzie to bardzo trudne. Uważam, że tutaj no, jednak suplementacja będzie wymagana. Kolejnym suplementem będzie witamina D3, czyli no, witamina, a w zasadzie bardziej prohormon, można powiedzieć, która pomaga nam wzmacniać też odporność, tak? Ona bardzo fajnie moduluje właśnie układ odpornościowy. No, jest to witamina, która wytwarza się głównie tak, w takim naturalnym środowisku poprzez kontakt naszej skóry ze słońcem. No niestety, gdy jest okres taki jesienno-zimowy, no to tego słońca jest zdecydowanie mniej. Dlatego też układ odpornościowy działa gorzej. Uważam, że warto sobie wrzucić taką witaminę D3, ponieważ ona również pomaga nam jakby walczyć sobie z przetrenowaniem, ze stresem, wzmacnia nasze kości, zwłaszcza w połączeniu z witaminą K2, tak jak ja mam tutaj. Myślę, że w takim okresie jesienno-zimowym spokojnie do 5000 jednostek można sobie dobić, tak? Jeżeli chcecie być bardziej pewni, czy powinniście brać witaminę D3, ponieważ no, są ludzie, którzy naturalnie mają większy poziom tej witaminy D3, tak genetycznie po prostu, no to możecie sobie po prostu badać tą witaminę D3, a człowiek no, myślę, że te 2-4 tysiące jednostek, no to nikomu nie zaszkodzi, to nie będzie taka dawka, która spowoduje jakieś tam problemy, więc myślę, że profilaktycznie warto sobie ją wrzucić. Dobrze, witamina C, no to tutaj myślę, że nikogo nie zaskoczę, czyli no, witamina, która również bardzo dobrze wzmacnia odporność, zwłaszcza u osób, które trenują. Myślę, że spokojnie w takim okresie jesienno-zimowym 500-1000 mg możecie sobie wrzucać. Ja czasami, gdy łapię jakieś przeziębienie, zwiększam nawet dawkę do 1500-2000. No jak widzicie, tu fajna taka firma Zalines jest długo uwalniana witamina C, którą nam, można powiedzieć, dość długo uwalnia, co też daje jakby wam taki stały zastrzyk tej witaminy C krwiobiegu. No myślę, że tutaj nie ma co omawiać, myślę, że taki suplement raczej znany dla każdego. Wszystkie takie suplementy, czy takie bardziej leki, można powiedzieć bardziej, czy nie wiem, rutinoskorbin i tak dalej, takie, które mają wzmacniać nam odporność, sprzedawane w aptekach, no to właśnie bazują na witaminie C, no i to nie jest przypadek, tak, ponieważ no, jest sporo badań, jakichś tam przesłanek, żeby tą witaminę suplementować. Kolejny suplement, również to myślę, że nie będzie zaskoczenie, są to kwasy omega-3. No kwasach omega-3 można byłoby tak naprawdę nagrać oddzielny odcinek. Jest to suplement, który no, ma bardzo dużo pozytywnych jakby zastosowań, można powiedzieć, w ciele człowieka, tak? Nas będzie interesował to, przede wszystkim, że działa, można powiedzieć, przede wszystkim przeciwzapalnie. Tak, czy w momencie, gdy dotyka was jakaś choroba, no to rodzi się jakby stan zapalny w waszym organizmie. A kwasy omega-3 bardzo fajnie działają jakby przeciwzapalnie, ale również, nie wiem, no, kwasy omega-3 regulują na poziom insuliny, regulują, może powiedzieć, cukier we krwi, wzmacniają nasze żyły, czy tam stan naszego, może być stan sercowo-naczyniowy, może bardziej w ten sposób. Także no, generalnie bardzo dużo jest badań pozytywnych nad kwasami omega-3. Myślę, że dostały suplementację jak najbardziej. Jedna kapsułka tutaj w moim przypadku ma 1000 mg tego oleju rybiego. No, myślę, że spokojnie można 2, 3, 4 wrzucić sobie, przykładowo, nie wiem, 2 kapsułki rano, 2 kapsułki wieczorem. Ogólnie zaleca się, żeby było tych w ciągu dnia, można powiedzieć, tych kwasów EPA i DHA, tak, które są zawarte właśnie w omega-3, było około mniej więcej 1000 na dzień. Musicie pamiętać, że jakby jedna kapsułka, to, która ma tam 1000 mg, to nie znaczy, że jest 1000 jakby tych kwasów. Musicie sprawdzić sobie z tyłu zawsze tam w opisie, ile faktycznie jest tych kwasów, no i możecie sobie to też po prostu przeliczyć. Ostatni suplement, magnez.
Magnez przede wszystkim jest bardzo mocno zużywany, gdy trenujecie sporty walki. Niskie zasoby magnezu powodują to, że dużo gorzej radzicie sobie, może powiedzieć, ze stresem. No stres jakby, no stresem też jest trening, jak najbardziej. Warto sobie wrzucać magnez, ponieważ no, gdy w momencie, gdy wasze ciało jakby nie radzi sobie ze stresem, jaki wy nakładacie na niego, no to wtedy wasza odporność po prostu leci, tak? Dlatego też jakby no, zawodnicy sportowaki często, można powiedzieć, chorują. Ponieważ no, bardzo dużo wykonuje jednostek treningowych, czyli narażają się na duży stres, zaczyna dochodzić do niedoborów jakichś tam pokarmowych, czy też mikro, makroelementów, no i dlatego też choroba się do nich częściej po prostu przyplątuje właśnie w okresie takim przygotowawczym. Więc warto sobie magnezik wrzucić, że myślę, że około 100-200 mg na dzień będzie taką odpowiednią dawką, zwłaszcza, że jesteście osobami aktywnymi fizycznie. No ja preferuję cytrynian magnezu, to tak uważam, jest dobra forma, dość dobrze przebadana, więc myślę, że to będzie taki najlepszy wybór. Dobrze, teraz druga część. Pomówimy sobie o bardziej takich praktycznych rzeczach. Wysiłek fizyczny w jakimś tam ograniczonym zakresie będzie wzmacniał wam odporność. W momencie, gdy wy się przetrenowujecie, a niestety no, jakby przygotowania do walki są związane z tym, że musicie się, można powiedzieć, jakby przetrenować lekko, tak, żeby później wasz organizm wszedł w wyższą formę w momencie, gdy odpoczniecie, no to wasza odporność niestety spada. No i tu warto sobie wdrożyć kilka takich strategii, które będą pomagały wam nie zachorować. Po pierwsze, myjcie często ręce. Wiem, że to wydaje się takim truizmem, tak? Ponieważ no, zawsze ta mama nam to tam powtarzała, nauczycielka w szkole, tak? Czy też pani w przedszkolu, myjcie często ręce. Ale faktycznie tak jest, że w momencie, gdy my dotykamy jakichś tam rzeczy, tak? No, jako ludzie mamy dłonie chwytne, tak? No, my często coś tam dotykamy, no to w momencie możemy jakby te patogeny przenosić na swoich dłoniach, no a później niestety bardzo często te dłonie zbliżamy do naszych śluzówek, czyli dotykamy naszych oczu, naszych ust, tak, no i wtedy te patogeny mogą się przedostać przez te nasze śluzówki, no i po prostu wtedy łatwo nam zachorować, więc no pamiętajcie, żeby jakby no, za każdym razem, gdy coś jecie, coś bierzecie do ust, żeby umyć te ręce jakimś to mydłem przeciwbakteryjnym, to na pewno oddali tą chorobę od was, no i będziecie dużo bezpieczniejsi przed chorobą. Kolejny aspekt, no to pamiętajcie o tym, żeby się ciepło, można powiedzieć, ubierać, to też taki wydaje się truizm, ale faktycznie tak jest. To też nie jest tak, że nie wiem, powiedzmy zmokliście i na pewno już będziecie chorzy. Tak, no, musicie pamiętać, że jakby woda działa jakby w ten sposób, że jakby, no, jeżeli się styka z naszą skórą, jeżeli ona paruje jakby w każdej temperaturze, no to jakby zabiera z naszego ciała temperaturę. Dlatego my się, można powiedzieć, wychładzamy w takich okresach jesienno-zimowych, ponieważ no, mamy dużą wilgoć, często pada deszcz i tak dalej. Pamiętajcie o tym, żeby się przede wszystkim dość ciepło ubierać. Możecie sobie zainwestować w jakąś odzież nieprzemakalną. Zakładajcie jakąś czapkę, kaptur na głowę, tak? Ponieważ no, te włosy, gdy man się po prostu też zrobią mokre, no, tam też po prostu dużo jakby temperatury ucieka przez naszą głowę. No i w momencie, gdy wy się, można powiedzieć, wychudzicie, no to też nie jest tak, że na pewno się rozchorujecie. No ale jest jakby łatwiejsza droga dla tych patogenów, żeby po prostu was zainfekować. Tak, dlatego na przykład często jest tak, że gdy ktoś jedzie samochodem nawet w lato, włączy sobie bardzo niską klimatyzację, no to się rozchoruje, tak? Ponieważ no, wychodził zbytnio swój organizm, no i te patogeny mają, można powiedzieć, dużo łatwiejszą drogę do zarażenia. No, zresztą nie jest przypadkiem też to, że w momencie, gdy jesteście chorzy, no to wasze ciało jakby wykonuje taki manewr, że zwiększa waszą temperaturę ciała, czyli gorączka was łapie, tak? Po to, żeby właśnie te patogeny zabić, ponieważ one się zbyt dobrze nie rozmnażają, można powiedzieć, w wysokiej temperaturze. Dobrze, kolejny aspekt. Już powiedziałem troszkę o tych śluzówkach, no i teraz pociągnijmy troszkę temat dalej. Jeżeli przykładowo przychodzicie z dworu, no to starajcie się jakby nie od razu nie pić przykładowo ciepłej herbaty. To też jest takim częstym, można powiedzieć, błędem, ponieważ no, pamiętajcie, że takie ciepłe napoje niestety wysuszają nam śluzówki. No i gdy te śluzówki są wysuszone, no to też nie mają takiej skutecznej bariery, która blokuje te patogeny, żeby się dostały do naszego ciała. A więc ciepła herbatka ok, tak, ciepłe napoje ok, ale to raczej jak już przyjdziecie do domu, że tak powiem, złapie was taka temperatura pokojowa. No i ogólnie starajcie się dbać o to, żeby powietrze w waszym pomieszczeniu było nawilżone, tak, czyli możecie zainwestować jakiś nawilżacz, oczyszczacz powietrza, co też pozwoli, że te śluzówki będą po prostu nawilżone, czyli one są nawilżone, czyli można powiedzieć, ta bariera, która was chroni przed tymi patogenami, jest dużo skuteczniejsza. Dobrze, to tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że nie był dla was on zbyt przydługi. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że na dole macie kod rabatowy i linki do sklepu, gdzie możecie zakupić produkty, suplementy, o których dzisiaj mówiłem. Ja już się dzisiaj z wami żegnam. Życzę wam dobrej niedzieli. Trzymajcie się. Cześć.
O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Właśnie nie powiedziałem, żeby nie lizać kibla, nie? To jest istotne będzie, nie? Nie liszcie kibla. Coś jeszcze mam powiedzieć? Dobra. Plastik jest atrakcyjniejszy ode mnie? Ale ja to zbliżysz mógł tak ten glutaminę zabrać. Czuję, że ten magnes mnie przyciąga. Jestem jak T-1000.